Bardzo serdecznie witam. Pozdrawiam z Aten, gdzie odbywa się posiedzenie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Za mną wspaniały widok na ateński Akropol. Był rok 50, a dokładnie jesień roku 50, kiedy tutaj, do tego miasta, dotarł apostoł Paweł, aby w Atenach zwiastować Ewangelię, aby głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Zawsze, kiedy myślę o apostole Pawle, zastanawiam się, na czym polegał fenomen tego człowieka, na czym polegał fenomen jego zwiastowania. Myślę, że tym fenomenem był fakt, że apostoł Paweł przemawiał, opierając się na swoim własnym doświadczeniu. Przez długi czas swojego życia szedł zaślepiony, szedł ze swoimi zamkniętymi oczami, zamkniętymi poglądami i musiał spaść z konia pod Damaszkiem, dosłownie zostać oślepionym, pozbawionym wzroku, by przekonać się o tym, by przekonać się o tym, czym jest uzdrawiająca i otwierająca oczy i serce łaska i usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. O tym właśnie mówi werset, który jest wyznaczony na dzisiaj z psalmu 119, z 67 wiersza. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. To częste doświadczenie człowieka wiary, że musi spaść z konia swojej własnej pychy, swojego własnego zamkniętego serca i rozumu, aby dostrzec, czym jest Boża łaska, czym jest usprawiedliwienie z łaski. A gdzie my jesteśmy? Na grzbiecie jakiego konia pokonujemy ten świat? Być może nie jeden z nas podobny jest w swoim doświadczeniu właśnie do Pawła. Potrzebujemy tego, by dopiero doświadczyć, czym jest Boża łaska, by doświadczyć tego, czym jest przebaczenie, czym jest usprawiedliwienie. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się spojrzeć krytycznie na swoje życie. Jak napisał w swoim liście apostoł Piotr, ukuszcie się pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Nie bójcie się przyznać do swoich błędów, nie bójcie się przyznać do swoich zagmatwanych dróg, by doświadczyć, czym jest Boże przebaczenie, usprawiedliwienie, doświadczenie Bożej miłości, miłosierdzia, pokoju w sercu, który tylko jest w stanie dać Jezus. Być może potrzebujesz tego, by dzisiaj wyznać: błądziłem, błądzę, ale teraz strzegę Twego słowa, chcę strzec Twego słowa, chcę żyć według Twego słowa, Panie. Życzę nam wszystkim, Wam wszystkim odwagi. Nie bójmy się spaść z konia, by zostać podniesionymi Bożą łaską, miłością i miłosierdziem. A Ciebie, Panie, prosimy o to, abyś dał nam odwagę wyznawania, odwagę tego, by upaść, aby wyciągnąć swoją rękę do Ciebie, aby wyciągnąć swoją rękę ku niebu, które Ty przed nami rozpościerasz, ku Twojej światłości w naszym życiu, tu i teraz. Pobłogosław ten dzisiejszy dzień i każdy nasz kolejny. Amen. Życzę błogosławionego dnia. Do zobaczenia. Thank you.